Mandalorianin, drugi sezon. Ocenimy go sobie razem w postaci tier listy. Mandalorianin, drugi sezon. Ocenimy go. Aha, proszę, już wykryłem. Cześć, cebulę, już wykryłem pierwszy problem. Gdzie to mi się kurde przebije? Tutaj. Gdzie jeszcze sobie włączyłem tego drugi. Już wykryłem. Cześć, cebulę, już wykryłem pierwszy problem. Gdzie to mi się kurde. Gdzie mi się kurde przebija? Teraz będzie wielkie szukanie. Cebula, profesjonalne streamy. Aha, tutaj. A co tutaj się robi ten karta? Witam wszystkich na oczywiście piękny start jak zwykle, ale przynajmniej nie spóźniony. Na ocenie drugiego sezonu Mando. Jeśli ktoś ogląda po streamku, no to oczywiście będzie najprawdopodobniej będzie w pierwszej linii opisu czas do rozpoczęcia streamku. Później sobie tutaj utniemy ten streamek, a pełną część znajdziecie na kanale Chipsie na Sierra Archiwum. Witam, czacik. Sorry, że tego, że biały czat, jestem zawalony gruzem po robocie i już mi się nawet nie chciało nic kurwa zbierać. Znaczy zmieniać tego czatu, będziecie mieć piękny biały kolor. W końcu trochę spóźniony, ale jest, tak? Ocenimy sobie dzisiaj drugi sezon. Mando, oczywiście będą spoilery. Jestem ciekaw, jak to ocenicie. A witam wszystkich. Co tam się z tyłu dzieje? Nie wiem. Wodzu Pączku, witam cię, proszę. Spoiler, Iron Man zginął w ostatnim odcinku. O nie! Pracowało się w starym obozie, kurczę. Gdzie Capture? Cebula, dzisiaj jest na poważnie, dzisiaj żarty się skończyły. To też bym chciał dzisiaj z wami omówić. Może zrobimy sobie wstępik dla YouTube'a, żebym to później uciął. Pogadamy sobie, bo teraz mi w końcu nie przebija. I zaczniemy tier listę. Poczekamy, aż troszeczkę osób też jeszcze się zbierze na czacie. A więc, drugi sezon Mando tier lista. Ocenię ja, ocenicie wy. Oczywiście w opisie macie wszystkie ankiety, jeśli chcecie brać udział w zabawie razem z nami. Tutaj najprawdopodobniej pokaże się skrócona wersja, a jeśli chcecie zobaczyć pełny stream, no to oczywiście zapraszam na kanał Chip17 Archiwum. Jak myślicie? W ogóle wam powiem zupełnie szczerze, z drugim sezonem Mando też powód, dla którego mam sweters. Chciałbym tutaj troszeczkę bardziej na poważnie z wami ocenić ten sezon. Wiem, że wiecie, no główny kanał, tam ogólnie śmieszki, heheszki, hegrandy, hahaha, tak? Memy i tak dalej. Ale też bym chciał trochę, żeby ten drugi kanał był dla osób, które no trochę chcą bardziej na poważnie porozmawiać o Gwiezdnych Wojnach. Dlatego powiem wam też, że drugi sezon będę troszeczkę bardziej surowo oceniał, jeśli widzieliście na przykład... Jeśli chodzi o kryterium oceny, najprawdopodobniej będę troszeczkę surowiej oceniał Mando drugi sezon, ponieważ jeśli pamiętacie naszą ocenę, podsumowanie Wojen Klonów, to tam dużo się strasznie sypało esek. Chciałbym troszeczkę tutaj, wiecie, no żeby nie, dla mnie ogólnie sezon był totalną eską, był super, ale żeby, wiecie, no każdy odcinek nie był SA, chciałbym trochę oceny zbalansować. Oczywiście tutaj mamy naszą piękną tier listę. Gdzie ona jest? Tutaj, patrzcie ją. Mamy naszą piękną tier listę, będę oceniał ja, będziecie oceniać wy. Zrobię ona w pęcie, w jakim innym programie. Chciałem, powiem wam, kurwa, autentycznie nie miałem czasu, bo chciałem wybrać wasze rysuneczki z Discorda na tier listę, ale nie mam, kurwa, siły. Dobrze, że dzisiaj jest luźniejszy stream, bo muszę wam powiedzieć, że energii to ja dzisiaj nie mam, aczkolwiek może zaraz się rozkręcimy, jak będziemy to robić. Po prostu tutaj naszą tier listę będzie reprezentował cieszący się mały Jodeł. Skoro już są spoilery, to możemy mówić Grogu. I co tutaj się na czacie dzieje? Czy będzie analiza zwiastunu Bad Batch? Znaczy mi się zdaje, że analizę robiliśmy. Tak samo, jeśli widzieliście reakcję na Bad Batch na tym kanale, ona była skrócona, wejdź sobie na kanał Chip17 Archiwum, tam rozmawialiśmy o wszystkim, co może być, co może nie być.
jeśli was to interesuje. Aha, może zrobimy tak. Jeszcze oprócz tier listy chciałbym z wami później zrobić poza pogadanką może jakieś, co myślicie o tym, jakieś teorie, spekulacje, co zobaczymy w trzecim sezonie. A więc tak, jeśli gdy skończymy już oficjalnie z tier listą, no to pod koniec jeszcze będzie pogadanka, co waszym zdaniem zobaczymy w trzecim sezonie Mando. Może też to zawrzemy w tym filmie. Jeśli wam się spodoba, może rozszerzymy to w przyszłości. Cheap donaty nie działają, albo to coś u mnie. Ale donaty super chatu, chyba super chatu to nie ma w tym kanale, prawda? A zaraz zobaczymy. Testowa płatność. Myślemy. Za Gomeza, jest kurwa. Testowa nazwa wpłacił 5 zł. Wielkie dzięki za testowa nazwa, za fejkowy donate. Co tam, czacik? Czekaliście w ogóle na to podsumowanie tego sezonu? I jak myślicie, ile się będzie wysypało esek? Widzę, że kasy ze streamu zainwestowałeś w fryzurę. No i oprócz fryzury oczywiście w co innego jak nie w pomarańcze, tak? Mały zdrajca uderza płotkę. O nie, co ty robisz, kurwa? Tam z tyłu, patrzcie go. Porwał mi płotkę, a kto ogląda Cheap Wars na głównym kanale, ten wie. Niektórzy czekali, niektórzy nie. Niektórzy nie czekali. O, wy małe zdrajcy. Ja nawet nie wiedziałem, że jest. No to jest. Jutro nieprawdopodobnie, jeśli chodzi o ogłoszenie parafialnie, jeśli wam chodzą po głowie bardziej heheszki, to będzie w Ekansebulu. Nieprawdopodobnie jutro rano. To co? Jedziemy, małe zdrajcy? Pamiętajcie, że jeśli chcecie oceniać, może czekajcie, tutaj wyłączymy czacik, weźmiemy sobie, o Boże, tak pięknie, to czacik mamy tutaj. Pamiętajcie, ankiety w opisie, jeśli chcecie ocenić razem ze mną. I tak jak mówiłem już, chciałbym drugi sezon Mando ocenić troszeczkę bardziej surowo, ponieważ no dla mnie, mówię, no sezon był totalną S-ką, bardzo mi się podobał, ale żeby wiecie, no wszystkie odcinki nie były na S i A, chciałbym trochę to rozgraniczyć, żebyście widzieli, które odcinki bardziej mi się podobały, a które nie. Jeśli widzieliście na przykład podsumowanie Wojen Klonów na głównym kanale, to wiecie, że było bardzo dużo S-ek. Dlatego tutaj troszeczkę chciałbym surowie do tego podejść, no bo wiecie, no żeby nam miejsca na S-ki nie zabrakło. To co? Głosujcie, bo chciałbym zobaczyć na początku wasze oceny, żebyście nie sugerowali moją. W opisie macie wszystkie ankiety. Dam wam na czacie do pierwszej link do pierwszej z ankiet. Dobra. O. Tutaj jak coś macie link do pierwszej ankietki. O, niestety jest na zewnętrznej stronie, niestety to nie jest Twitch, nie da się robić ankiet, a muszę wam powiedzieć, że nie chciałem robić ankiet w kartach społecznościowych, bo jeśli pamiętacie właśnie podsumowanie Wojen Klonów, kurde, wszyscy dali eski, po prostu dużo ludzi głosowało po prostu, żeby zagłosować nad nie oglądając, nawet ci, co nie oglądali serial. Dlatego wiecie, spróbujemy zrobić na żywo. To co? Zobaczymy sobie. Oczywiście macie tutaj odcinek pierwszy lub kto woli całkowitą ilość, to jest 9 odcinek. Jak oceniliście pierwszy odcinek? Ja stawiam, że na... inaczej zrobimy tak, żeby... dobra, zrobimy tak. O proszę, jeszcze może chwilę poczekam, bo jest pomiędzy S a A póki co. Ale zdaje mi się, że SK wygra. Jeśli będą takie sytuacje, to po prostu będziemy dalej wali na S plus, S albo A minus. Mi się zdaje, że to będzie najuczciwsze. Nikt nie dał na E, w ogóle na E. Czekajcie, E nie widzicie, trzeba troszeczkę to pomniejszyć. O.
Zrobimy tak. Nikt nie da w ogóle na E. Jest S i A. Trochę na B. Okej. Okay. Zdaje mi się, że... Więc tak. Póki co widzę, że najuczciwiej moim zdaniem będzie dać ten odcinek według was jedynka na S minus. Tutaj mi się zdaje, że będzie najuczciwiej dać według waszej oceny. Może szybkie przypomnienie dla tych, którzy są na czacie, o czym był pierwszy odcinek, co? Bo widzę, że piszcie, że niektórzy nie pamiętają, o czym pierwszy odcinek był. Boba Fett. Pojawienie się Boba Fetta. Znaczy Boba Fetta, no póki co nie Boba Fetta. Walka z piaskowym potworem, podobnie jak w Kotorze. Tak rozpoczął się pierwszy odcinek. Dla mnie, jeśli miałbym ocenić pierwszy odcinek, wiem, co Dave'owi Filoniemu chodziło po głowie. On zrobił coś podobnego, co widzieliśmy w pierwszym sezonie. Pamiętacie tą scenę w pierwszym sezonie, kiedy Mando robi do it temu gościowi przepławionego na pół drzwiami? Chciał troszeczkę z lekkim pierdzielnięciem wejść. Tak samo tutaj ten odcinek moim zdaniem był stworzony bardzo akcyjnie, jak pokazany, czym jest Mando dla ludzi, którzy jakby zaczęli oglądać od drugiego sezonu, żeby pokazać im, żeby od razu nie wchodzić z fabułą, tylko bardziej pokazać im ducha Mando. Muszę wam szczerze powiedzieć, że u mnie takie coś by przeszło. No oczywiście to, co mówiliśmy na już w recenzji na głównym kanale, no to była pokazówa, bardzo przypominało mi to Kotora pierwszego, piaskowy potwór, ładunki wybuchowe, współpraca z ludźmi pustyni, bardzo mi to przypominało Kotorka. Tak samo mówię, będę troszeczkę bardziej surowy, co chodzi o ocenę, a więc dla mnie, powiem wam szczerze, że ja chciałem w tym odcinku zobaczyć troszeczkę więcej fabuły. Jeśli byłby to wstęp do pierwszego sezonu, to bym na pewno dał to wyżej. Dla mnie pierwszy odcinek był w porządku. W porównaniu do innych odcinków, jak dla mnie, byłby na A minus B plus, gdzieś tutaj by był. Był na pewno powyżej średniej, aczkolwiek muszę wam powiedzieć, że bardzo czekałem na wyjaśnienie fabuły. Pod koniec oczywiście, wiemy co się stało pod koniec pierwszego sezonu. Chciałem zobaczyć, co się stało z Darksaberem, co z Małym Jodą i tak dalej, ale wstęp był dosyć solidny. Co sądzicie, kurwa, cebule? Pierwszy SK, aż tak? Zobaczmy w ogóle, czy głosowanko się zmieniło, czy nie. Aha, i w ogóle, wiecie co, no jak wiem, że może donaty nie działają... Zróbmy to na spokojnie, to bez donate'ów, spoko, bez kasy przetrwamy. Zobaczmy sobie, jak się zmieniło głosowanie, co? Gdzie jest to piękne głosowanko? No, SK, tak mi się zdaje, SK... A nie, czekajcie! Mi się pochrzaniło zupełnie, jest na A. Więc trzeba to trochę skorygować. Też mi się zdaje. Mi się zdaje, że ten odcinek był fajny, ale w porównaniu na przykład do finału na SK nie zasługiwał, bo no kurczę, finał. Finał to było coś, ale do tego dojdziemy. Gdzie jest mój piękny tier lista? Na szczęście jest magia programu Paint XD. Da się robić Ctrl-C, Ctrl-V, znaczy Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-Z, czyli bardziej na A+, widzę, daliście. A ja bym dał na A minus B plus. Gdzieś tutaj bym dał ten odcinek według mnie. W sumie podobnie. Co tutaj jeszcze sądzicie? No bo przypomina wam ten odcinek Kotora? Mi na przykład bardzo ten odcinek przypominał Kotora. Po prostu Filoni musiał w to grać. Był rozwinięty wątek ludzi pustyni. Był omawiany z nimi plan, było pokazane w ogóle, że ludzie pustyni, to wiecie, nie są jakieś wielkie dzikusy, mają, da się z nimi dogadać, mają swoją tradycję i tak dalej, atakują tych wszystkich obozowiczów, o akurat leci muzyka z Gothic Kaya obozowiczów, bo jakby ich nie rozumieją, tak? I fajne efekty, mówię, to był bardzo wstęp dla ludzi, którzy Mando nie oglądali, to był dla nich pierwszy odcinek. Hmm.
Mikotora przypomina o Lotlagu, jest jeden z moich ulubionych odcinków. Może dlatego, ale też widzę, że tutaj... Ale jednak daliście A. To co, drugi odcineczek? Drugi odcineczek tak samo, możecie wejść już na, do opisu i głosować. Przekleję wam na czat link do drugiego odcinka. Proszę, tutaj mamy drugi odcinek. Gdybyście chcieli sobie zagłosować. Dobra, to możecie głosować. Ostatnia jeszcze dla was chwilka przed sprawdzeniem wyników. Obstawiam, że drugi odcinek będzie oceniany najniżej. Takie moje zdanie jest. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy nie. Moim zdaniem odcinek drugi był chyba najsłabszy ze wszystkich. Dobra, zobaczmy, jak oceniliście. Gdzie jest moje piękne oceny? Pokaż wyniki. BCP. Nawet niektórzy ocenili na E drugi odcinek. B najwięcej. S i E najmniej. Najwięcej jest na B. Czyli średni. Jeszcze zobaczymy pod sam koniec ocenę. Ale chyba najuczciwiej powiedzieć z tego, co póki co widzę, że jest na B. Raczej to się nie zmieni, więc przejdźmy do naszej pięknej tier listy. I dajmy małego, drugi odcinek oczywiście reprezentuje mały Yoda jedzący sobie jajka. Mi się zdaje, że na B będzie najuczciwiej. Tak oceniliście póki co, jeszcze może sprawdzimy pod koniec. Jeśli chodzi o drugi odcinek, może wam szybko przypomnę, jeśli ktoś nie pamięta, o co chodziło. O, tutaj mamy pyk. Drugi odcinek był filerem. Był typowym filerem, muszę wam powiedzieć tak. Trochę mnie osobiście bolał ten drugi odcinek z powodu trochę jak było w Wojnach Klonów w ostatnim sezonie. Wiedziałem, że tylko jest 8 odcinków i wiedziałem, że każdy filer to jest jakby jeden odcinek fabularny mniej. To był filler, oczywiście wiecie, śmieszne jajka, robiący za trochę Ubera Mando. Mieliśmy walkę z minibossem pająkiem. Trochę mi się to skojarzyło, nie wiem dlaczego, z Harrym Potterem i wiecie, Ron bojący się pająków. Fajny był ten motyw, który tutaj widzicie, kiedy pokazane właśnie było trochę szarej strony Republiki, która nie jest, jak wiecie, dobrzy w grach, że są bez skazy, tylko ręka rękę myje. Jakby wybaczyli Mando to, że był poszukiwany przez to, że trochę złapał złych ziomeczków, aczkolwiek mu nie pomogli. Dlatego to był plus. Jednak jak dla mnie, jeśli miałbym ocenić drugi odcinek osobiście, no to dla mnie to był C. Dla mnie to był C, niestety dla mnie to był najsłabszy odcinek. Jeśli ten odcinek by puścili później, nie miałbym takiego problemu. Największy problem miałem z tym, że chciałem, jakby pierwszemu odcinkowi mogłem wybaczyć, jednak drugi odcinek chciałbym, żeby tam już coś było wyjaśnione. To, co widzieliśmy w trzecim odcinku, jak dla mnie, jak mówiłem, trochę oceniam bardziej surowo, na F. Znaczy, sorry, na E. Znaczy, na C. Co ja gadam? Drugi odcineczek na C. A wy, cebule, co? Zgadzacie się z tym, czy nie? Jak coś macie ankiety w opisie, linki. Dla mnie jednak ten odcinek w porównaniu do innych był najgorszy. Co prawda były fajne akcje, była fajna akcja, ale ja chciałem w końcu zobaczyć, co się stanie. Kiedy zobaczymy Moff Gideona, kiedy zobaczymy Darksaber, czy w końcu Mando spotka Bo-Katan, spotka Ahsokę, te wszystkie rzeczy, które jeśli oglądaliście wycieki, to wiecie, że były zapowiedziane, cały czas na to czekałem. Po prostu miałem nadzieję, że w tym odcinku, bo nie wiem, co wy na ten temat sądzicie. Moim zdaniem ten odcinek można było o wiele bardziej skrócić. Tak naprawdę w pierwszy odcinek można było zakończyć właśnie, że Republika strzela do Mando i kolejny odcinek zacząć od tego, że on jakby tym już uszkodzonym statkiem zawija do hangaru. I w ten odcinek, szczerze, wykorzystałbym... O, co tutaj mamy?
Małpa wpłacił 3 zł i 66 groszy, udało mi się, wpisałem w przeglądarkę. A co do Chibwarsów, to nie był Palpatine w ciele Kapiczu, tylko jego zły brat bliźniak. Bo Senat nigdy by nie zdradził Hikgrondu. W sumie jeśli byśmy poszli memami, to rzeczywiście on powiedział, żeby zabił Dooku Anakin przez Highgrand. Kurczę, może w trzeciej części Chip Warsu zobaczymy, co się naprawdę stało. Wielkie dzięki za donatika, panie Małpa. Ja nie spodziewałem się, powiem wam, donatików. Podratuj mandarynką. A właśnie, ej, dostaliśmy prawie całą mandarynkę. Dostaliśmy. Wielkie dzięki za donatika. Muszę wam powiedzieć, i to chciałem w innym filmie powiedzieć, że wy mi podsuwacie dużo pomysłów, bo Chief Palpatine to był wasz pomysł z filmu Palpatine był klonem na głównym kanale. A wracając do drugiego odcinka, muszę wam właśnie powiedzieć, że ja bym szczerze ten drugi odcinek wykorzystał na rozwinięcie finału. Chciałbym, żeby finał, 7 odcinek to było wbicie na statek, a 8 odcinek to walka z Moff Gideonem. To, tak bym to zmienił. Jak Nowox daje radę? Daje, muszę wam powiedzieć, że z filtrami daje radę, bez filtrów jest Bo widzę, że też na czacie oceniliście ten odcinek dosyć na niżej. Mówię wam, ja się nie mogłem doczekać, bo wiesz, co jest najgorsze w tym, że kurwa, po odcinku trzeba czekać 500 miliardów lat na kolejny. Ja tak miałem, Mando, jeśli nie miałeś kasy, a miałeś, bo sypałeś w tym sezonie kasu jak nie wiadomo co, nie trzeba było robić za Ubera, tak? Ale muszę wam powiedzieć, że fajny był ten motyw, że on próbował się wymigać i wiecie, jeszcze powiedział, o niech moc będzie z wami, takie kurde, trochę jak wchodzenie w cztery litery. Ale mi się zdaje, że podobnie jak do mnie oceniacie. I tak samo, no powiem wam, chciałbym ocenić trochę surowiej, bo powiem wam, no mi się ten sezon super podobał. Jeśli bym, na pewno bym pierwszy sezon ocenił niżej niż drugi, a drugi odcinek to była dla mnie totalna eska, nawet mimo tych filerów. Przejdźmy do trzeciego odcinku. Pamiętajcie, że macie ankietę w opisie, jak coś macie ankietę. Aha, zobaczmy jeszcze, zobaczmy, czy się zmieniła ocena. Odcineczka. Okej. Nie, B zostało, więc jest dosyć okej. Teraz trzeci odcinek, przekleję wam na czacie. Jestem ciekaw, jak ocenicie, czy będziecie się zgadzać ze mną, czy nie. Bo jestem strasznie ciekaw, bo też nie chcę jakby pierwszy głosować, bo wiem, że często się ludzie sugerują opinią, jeśli coś youtuber powie. A trzeci odcinek, tak naprawdę dla mnie, no pierwszy odcinek z Bo-Katan, no nie będę wam mówił, obstawiam, że zagłosujecie na A. Dam jeszcze raz ankietkę na czacie. Boom. Jeszcze raz ankietkę na czacie wam dam i zobaczymy. 3, 2, 1. Tak jak myślałem, trzeci odcinek na A, moim zdaniem dosyć uczciwie, sporo esek, aczkolwiek 3% na E. Proszę, niektórym się ten odcinek nie podobał, ale mi się zdaje, że bardzo prosta piłeczka. Trzeci odcinek oceniacie na A. Trzeci odcinek oczywiście reprezentowany przez panią Bo-Katan. Dajecie na A, moim zdaniem to jest... Nawet AA+, bo dużo jest nawet A. Może dajmy tak, ale serio uważacie, że trzeci odcinek był trochę gorszy od pierwszego? Moim zdaniem miał więcej esek pierwszy odcinek. Jeśli pamiętam z waszej ankiety, jeszcze zobaczmy. To jest wasze głosowanie pierwszego odcinka. A to trzeciego, więc pierwszy odcinek jednak trochę kotor i tak dalej, widzę, wam zaimponował. Proszę. O, a zaraz wam powiem, co ja sądzę o tym odcineczku. Przełączę dla tych, którzy zapomnieli, o czym był odcinek. Trzeci odcinek, poznaliśmy Bo-Katan. Podobało mi się, że chcieli wprowadzić Mando w pułapkę i mi się udało. Fajnie, że uratowała go Bo-Katan. Bardzo mi się podobało to, gdy zaczęli się kłócić, która droga Mandalorian jest tą właściwą. Podobał mi się ten konflikt i tak samo, ale muszę wam szczerze powiedzieć. Wiecie, co dla mnie wygrało ten odcinek? Wygrała ten dla mnie odcinek jedna osoba.
Powiem wam, że nawet nie będę próbował wymieniać jego imienia, ponieważ wiecie, ja zarżnę to imię. Ludzie, gdy zobaczyłem końcówkę, bo okej, okay, może trochę za łatwo przebili się na statek Imperium, ale sama końcówka, kiedy ja bym, powiem wam szczerze, szczególnie w sequelach, chciał więcej zobaczyć tego typu złych postaci. Bez pierniczenia się, za Imperium, robimy co do nas należy, robi dyłyt swoim dwóm towarzyszom, którzy są przestraszeni, którzy nie chcą się poświęcić dla Imperium i wiecie, chce rozbić swój statek, żeby załatwić wszystkich w środku, niezależnie jakie są koszty. Dla mnie to bardzo pchnęło odcineczek do góry. Dla mnie, nawet z powodu tej samej sceny, dałby ten odcineczek 5+, nazwijmy to. To był ten odcinek, kiedy naprawdę Imperium pokazało pazur. Brakowało mi czegoś takiego. Jak myślicie? Powinna być eseczka? Muszę wam powiedzieć, że ja aż kusi mnie, żeby dać troszeczkę wyżej. Tak, minimalnie wyżej. Mi się ten odcineczek podobał, szczególnie końcówka. Powiem wam, ta scena z poświęceniem się dla Imperium mi zaimponowała. Long live the Empire, no. To był fajny tekst. I nie ma pierdzielenia się, bo powiem wam, że nawet mi by się podobał najwyższy porządek. Jaki miałem z nim problem, teraz mówię o sequelach, to było to, że przede wszystkim w ósmej części trochę zrobili takie pośmielisko z tego najwyższego porządku. Brakowało mi właśnie takich scen. Pamiętacie tą scenę z siódmego na przykład epizodu, kiedy jakby Hux uciekł jako pierwszy? W ogóle klapki na oczach, on jest najważniejszy. Oczywiście to było wyjaśnione w komisjach i tak dalej, i tak dalej. Tak samo Fazma, dlaczego zradziła najwyższy porządek. Ale takiego czegoś mi muszę wam powiedzieć, brakowało. Czy będzie zmontowany live? Tak, będzie live skrócony. Po streamku to trwa zazwyczaj parę godzin, bo YouTube to dosyć wolno renderuje. A pełny stream znajdziecie na kanale Chip17 archiwum. Gdzie kaptur? Kurde, sprzedałem. Ten mi kurde zabrał z tyłu kaptur. Kamikaze Imperium. No kurwa, dla mnie to było fajne. Dla mnie to było fajne. Jeśli muszę wam powiedzieć, właśnie taka ta dłuższa pogadanka, o którą teraz będę wam mówił, to będzie właśnie na tym kanale archiwum. Powiem to może też przy innych odcinkach, ale jedyny jaki minus miałem z Imperium, ja wiem, że tak było wszędzie. Zawsze we wszystkich filmach o Gwiezdnych Wojnach Stormtrooperzy byli tak naprawdę mięsem armatnim. Tak samo było tutaj, to było pokazane w innych odcinkach. Strasznie mi brakowało takiego pokazania, że Imperium potrafi wygrać. Takiego można powiedzieć końcówki endgame dla Imperium. Coś podobnego, co było pod koniec piątej części Imperium kontratakuje. Było niby coś podobnego w ósmej części, ale wtedy było czuć, że oni dadzą radę w dziewiątej części. Tak? A w piątej na szóstą nie wiedzieliśmy. Ja bym chciał coś takiego zobaczyć. Mam nadzieję, że zobaczymy to w kolejnych sezonach. Long live the Empire i kurde do it. Najgorszy odcinek trzeci? Serio? Racja, według mnie szkoda, że nie wykorzystali tego potencjału First Orderu, bo według mnie też mógł pazur pokazać. Wiecie, co jest śmieszne a propos pierwszego porządku? Że w komiksach oni robili ich na koksów. Tak samo w książkach. W książkach, nawet w dziewiątym epizodzie, kiedy oni opisywali swój plan, w komiksach, jak pokazywano Fazmę, jak Huxa, muszę wam powiedzieć, że Hux to był koks w komiksach. Więc był potencjał. Nawet tutaj pisaliście już o Battlefroncie, nawet jeśli graliście Battlefronta, to pamiętacie jakakolwiek mapa, gdzie mieliśmy najwyższy porządek. Na przykład, jak się nazywa, kurczę, już mam sklerozę, planeta ta z Solą pod koniec ósmego epizodu. Nawet tam, jak wybieraliście stronę najwyższego porządku, to mieliście jakby rozkazy od swoich dowódców. Ci dowódcy naprawdę brzmieli świetnie. Brzmieli fajnie, brzmieli, wiecie, groźnie. Takiego najwyższego porządku trochę mi brakowało. Mi się najbardziej podobał dziewiąty odcinek.
Szósty odcinek, zaraz przejdziemy do szóstego. O, Krayt. Dzięki wielkie cebule. Krayt, rzeczywiście. Powiem wam, że podoba mi się mapa z Battlefronta. Mam nadzieję, że kiedyś uda nam się do tego wrócić. Obecnie to w uniwersum w filmach jest kompletnie inne niż te w książkach i komiksach. Ja też mam takie wrażenie. Mandalorian to trochę naprawił, ale rzeczywiście ten najwyższy porządek, muszę wam powiedzieć, że nawet jeśli obejrzycie komiks o Kylo Renie, no to kurde. Ale może o tym porozmawiamy w pogadance, przejdźmy, bo już się rozgadaliśmy. Trochę mi brakowało, szczerze powiem, takiego poważnej gadki o Gwiezdnych Wojnach. W sumie też dlatego jest ten drugi kanał. Zobaczmy sobie kolejny odcinek. A więc tak. Czwarty odcinek. Zaraz zobaczymy sobie pyk. Macie czwarty odcinek. Oczywiście ankietka w opisie. Przeklejam wam też na czacik. Czwarty odcinek obstawiam, że ocenicie na... Albo dobra, jeszcze nie będę mówił. Jeszcze zanim może ocenicie na szybko. Czwarty odcinek, jeśli pamiętacie. Mieliśmy ponowne spotkanie z Carol Dune, której no niestety już więcej nie zobaczymy. No i mieliśmy Carol Dune i Griffa. Spotkanie znowu. Mieliśmy misję trochę poboczną, gdy naprawiali statek Mando. Poznaliśmy trochę planów Imperium, zniszczyliśmy ich bazę. No i na końcu Cara Dune otrzymała swój symbol Republiki. Co też może o tym za chwilkę powiem. Zobaczmy. Moim zdaniem wy oceniliście... tutaj mamy. Trzeci, czwarty. A, ale muszę wam powiedzieć dużo B. Kurczę, muszę wam powiedzieć. Dlaczego cały czas mówię muszę wam powiedzieć? Widzę i to serio. Czy wy czytacie mi w myślach? Ja myślę podobnie. Jak dla mnie ten odcinek był troszeczkę gorszy od poprzedniego. Między A a B jest porówno, więc A plus B minus. Co najuczciwie będzie chyba. Pójdźmy sobie tutaj. Carol Dune. Weźmy sobie to, zaznaczmy. Jest więcej A niż B minimalnie, czyli nazwijmy to A minus. Jeśli damy to na... Chyba wyżej niż pierwszy odcinek, tak, bo zdaje mi się, że tutaj oceniliście troszeczkę wyżej niż pierwszy odcinek. Zaraz pokażę wam głosowanko, raczej za dużo się nie zmieniło. Zdaje mi się, że tak będzie najuczciwiej. Oj, error. Tutaj. Widzowie. O. Kurczę, cały czas muszę wam powiedzieć, jestem zaskoczony, że... O tak. Cały czas jestem zaskoczony, że pierwszy odcinek bardzo wam się podobał, ale fajnie, mi się też bardzo podoba, że mamy różne zdania. Jak dla mnie, odcinek numer 4. Gdzie go mamy? Pyk. Odcinek numer 4. Spotkanie z Griffem i Carol Dune. Trochę misja poboczna. Zniszczenie bazy Imperium. Pokazanie planów Imperium. Pod koniec rozwinięcie wątku Carol Dune, którą no, niestety to będzie ucięte. Najprawdopodobniej była to lekka zapowiedź Rangers of the New Republic, którą chyba teraz Cara Dune zastąpi Hera, ale to tylko ploteczki w tym serialu. Też oceniłbym to tak jak wy. Był gorszy moim zdaniem ten odcinek od poprzedniego. W końcu rozwinęli postać Cara Dune. Jeśli może kiedyś zrobimy tier listę postaci Cara Dune, to moim zdaniem ona troszeczkę zyskała w drugim sezonie. Wyżej bym ją ocenił niż w pierwszym. Jak dla mnie, na szybko, jeśli miałbym ocenić, czwarty odcineczek. Czwarty odcinek dałbym na... Ups. No. Moim zdaniem czwarty odcinek zasługiwał, podobnie jak pierwszy, A minus, B plus.
Był w porządku, aczkolwiek bez większych wybuchów na pewno inne odcinki dla mnie były o wiele bardziej interesujące. Trochę właśnie mi szkoda, że nie będziemy mieć dalej rozwiniętego wątku Cara Dune. Też pamiętam, że tutaj, jeśli pamiętacie memy, recenzje Mando i memy na głównym kanale, śmieliśmy się, że Stormtrooperzy nagle zaczęli trafiać po oryginalnej trylogii i wiem, że w oryginalnej trylogii to było wyjaśnione, aczkolwiek też trochę nie wiem, czy mieliście takie wrażenie, że co prawda Stormtroopery zaczęli trafiać, ale pancerz z Beskaru trochę działa czasami jak tak zwany plot armor. Ale też fajnie, że pokazali no, trochę Imperium, wiecie, no, z innej strony. W Paint XD'a, kurczę, no, w czym indziej, tak? Gdzie indziej można robić tego, ankiety? Znaczy tier listy. Na internecie? Pfu! Czym robisz ty listy? No właśnie w pęcie. Więc podobnie uważaliście. Były śmieszne momenty, jak rozwalenie tego pojazdu. Było trochę akcji, było rozwinięcie wątku Imperium. Aczkolwiek moim zdaniem tutaj to był chyba kolejne odcinki, tak jak zresztą mówiłem w recenzji, były dla mnie o wiele lepsze. 24-godzinny stream. Jak przejdziemy oficjalnie na YouTube'a, założymy kanał typowo, załóżmy pod grę i zrobimy 24-godzinny z Fallen Order. Może wtedy. W pęcie 3D? Kurwa. Paint 3D. Nie, no, takiego zaawansowanego programu to nie znam. Kubek mocy. No. Ach. Dobra, to co? Idziemy z piątym odcineczkiem. Też moim zdaniem właśnie ten odcinek czwarty by troszeczkę zyskał, gdyby trochę bardziej, nazwijmy to, w pierdziel spuściło Imperium naszym bohaterom. Piąty odcineczek, szybkie przypomnienie. Wstawię wam na szybko ankietkę. Gdzie tutaj mamy ankietki? Bum. Tu mam ankietkę. Piąty odcinek, tak. Skopiujmy sobie. Wklejmy. Jak coś, to macie też ankietki, pamiętajcie, w opisie. Piąty odcinek. Szybkie przypomnienie. Ahsoka. Szybkie przypomnienie, odcinek z Ahsoką, gdzie poznaliśmy, bardzo dużo dowiedzieliśmy się o Małym Jodzie, że w ogóle nazywa się Grogu i widzieliśmy pod koniec, że będziemy mieć do czynienia z admirałem Thronem. Jeśli ktoś oglądał Rebeliantów, wie, że to dosyć ważna wiadomość. Jeszcze raz ankietkę. Zrobię tak na chwilkę. Bo muszę sobie to uporządkować. Okej. Gdzie jest ta moja piękna ankieta? Jest. Bum. Piąty odcineczek. Nie no, ESK na pewno daliście. No co innego mogę się dać? Zobaczmy. Easy. Trochę było A. Okej, zgadzam się z tym, że ten odcinek nie mógł być na topce. Nawet są głosy na E i na C, więc niektórzy uważają, że im Ahsoka nie podpasowała. To jest naprawdę ciekawe. Więc co, jeśli było tyle A, to nazwijmy to S z lekkim minusem, co? Bo wydaje mi się, że wiem, dlaczego oceniliście na A. Jestem ciekaw, jak ocenicie finał. Mniej więcej o tak oceniliście. Pi razy oko to. Jeśli chcecie znać moją ocenę piątego odcinka, podobał mi się. Był trochę za krótki. Trochę żałowałem, że Ahsoka pojawiła się tylko na jeden odcinek. Strasznie fajnie, że wyjaśnił się Grogu i to jest strasznie fajna końcówka, aczkolwiek też trochę mi pachniało to czymś takim, że nie ma czego. Czułem z tyłu głowy, że to trochę odcinek jest taką jedną wielką, fajną zapowiedzią.
nadchodzącego serialu o Asoce. Mamy już więcej szczegółów, być może w newsikach o tym będzie. Jeśli ktoś oglądał Rebeliantów, to jest dla niego to fajna wiadomość. Rosario Dawson jako Asoka na plus. Trochę szkoda, że właśnie nie podzieli tego na dwa odcinki. Chciałbym zobaczyć na przykład, jak Mando z Asoką trochę bardziej się biją, może troszeczkę to oblężenie rozszerzyć, aczkolwiek jak dla mnie odcineczek naprawdę nie był zły. Ja bym dał go z naszą Asoką tak samo. S z lekkim minimalnym minusem. Tylko dlatego, że miałem nadzieję, że zobaczymy Asokę w finale. Strasznie chciałbym zobaczyć jej spotkanie z Luke'em Skywalkerem. Ale odcinek był naprawdę fajny, szczególnie wyjaśnienie Grogu. Gdy dowiedzieliśmy się, że on był świątyni Jedi, że to nie jest tak naprawdę w takim razie klon Yoda, były takie teorie, że Jedi o nim wiedzieli, ile ma lat, że był trenowany w mocy, ja takiego czegoś bardziej mi brakowało. Od tego odcinka tak naprawdę to serial dla mnie zbił się na high ground. Wcześniejszy odcinek z Bo-Katan mi się podobał, ale ten odcinek to było wow. Jeśli chciałbym naprawdę się czepiać, chciałbym, żeby tutaj troszeczkę właśnie nasi bohaterowie minimalnie mieli większy opór, bo też miałem wrażenie, i to takie tylko lekkie czepialstwo, jakby nie myślcie, że to jako minus traktuję i tak dalej, i tak dalej. Po prostu chciałbym, strasznie Mando zaimponowało mi tym, że Gwiezdne Wojny traktuje bardziej poważnie niż seriale animowane. Chciałem, żeby oni mieli większy problem, Asoka z Mando, na odbicie tej bazy. I gdyby się właśnie ten drugi odcinek z tym, nazwijmy to Mando Uberem, zamienili na dwa odcinki z Asoką, byłoby naprawdę zacnie. Jak uważacie, Czacik? Aha, i wiecie co? Właśnie mówicie o teoriach dotyczących Ezry. Pogadamy o tym na samym końcu, bo też jestem ciekaw, co o tym sądzicie. Szybkie przypomnienie, Asoka, wszystko w temacie. No więc co więcej przypominać? Ale walka Asoki z Mando mi się podobała. Strasznie żałuję, że oni tak szybko się pogodzili. Fajnie, gdyby na przykład rozbili to na dwa odcinki, na przykład z jakiegoś powodu Mando by nie wiedział, że to właśnie Asoki szuka, żeby troszeczkę, wiecie. Walka Mandalorian i nazwijmy to Jedi, emerytowany Jedi, naprawdę fajno. Asoka dziwna była? Serio? Nie. Jak oceniacie Asokę? Tak. W skali od 1 do 10. Pasuje wam Rosario Dawson na Asokę? Czy... Bo rozumiem, że możecie być przyzwyczajeni do serialu animowanego, ale no, powiem wam, widziałem gorsze adaptacje. Nawet okej wyglądała, nawet w miarę głos mi się zgadzał. Asoka mega dziwna. Wiecie co? Tutaj czat jest dosyć okej, mi się zdaje, więc może troszeczkę zmniejszę... Gdzie to jest? Tutaj. Troszeczkę zmniejszę opóźnienie, bo nie wiem nawet na ile jest dane. Mi się da, że 5 sekund wystarczy. Jak coś, to będziemy zmieniać. Kudosik dla was, że tutaj jest czat cywilizowany. A, widzę oceny. Może tak zrobię, to będziecie bardziej widzieć. Różne są oceny. Różne są. Nie ma dziesiątek. Ja powiem wam też, ja bym na dziesiątkę nie ocenił, ale myślałem szczerze, dlaczego jest się Czacik nie... A, rusza się, dobra. Szczerze myślałem, że będą większe oceny. Asoka Creepy 2? Co myślicie, to, że te, przez jej takie wielkie oczy? Ma wielkie oczy, żeby cię zjeść. Dlaczego cytuję kapturka? Nie wiem. Taki spokojny, powolny czat. Aż dziwne, co? W porównaniu do głównego kanału. Spokojnie, jeśli się nic nie wypierdzieli. Jutro zrobimy sobie weekendik z cebulą. Zobaczycie, co to jest, jak czat zapierdziela szybciej niż... Płoteczka, którą możecie zobaczyć tam z tyłu. No, może trochę rzeczywiście wyglądała creepypasta. Ale nie wiem, czy wiecie, były ploteczki, że mogła ją zagrać Brie Larson, czyli aktorka grająca Kapitana Marvel. I widziałem z nią przeróbki. Uwierzcie mi, że Rosario Dawson lepiej wygląda. Lepiej wygląda. Dobra, przesuńmy sobie tak.
pyk. Ale Mega zachowywała się całkowicie inaczej niż w animacjach. No wiecie, no trochę czasu minęło jednak od... W ogóle, no ludzie, no gdybyśmy chcieli porozmawiać Asokę, nawet same Wojny Klonów. Przypomnijcie sobie Asokę z początkowych sezonów Wojen Klonów, a z siódmego, albo z Rebeliantów, albo w ogóle z Mando. To w ogóle są dwie, trzy różne osoby. Czym karmisz płotkę? Duszami pokonanych przeciwników. Dobra, to może zostawmy sobie takie teksty na memy, na tego, na kanał z memami, co? Bo już mi się włącza śmieszkowanie. Ej, mordo, gdzie mieszkasz? Jak to gdzie? Na gwieździe? Znaczy u babci Palpa? Znaczy nigdzie. Całkiem dobrze wyszła Asoka, ale Bo-Katan im wyszło lepiej. No muszę wam powiedzieć, że z Bo-Katan to ogarnęli. Ona, no a tak na szybko, gdybyście chcieli ocenić, gdzie jest nasza piękna Bo-Katan. Jakbyście ocenili Bo-Katan w skali 1 do 10? Podoba mi się zmiana Bo-Katan, pokazuje co przeszła. Ja właśnie dlatego żałuję, że nie spotkała się z Luke'iem. Ja miałam nadzieję, że w finale zobaczymy ją z Luke'iem. Na ulicy Obi-Wana Kenobiego mieszkam? Chciałbym. No kurczę, czekajcie, może wam pokażę dla porównania, jak ona wyglądała Bo-Katan Clone Wars. Clone Warsy. No kurwa, zobaczcie to. To. I to. No kurczę. Dobrze ją zrobili, a tutaj macie z Rebeliantów. Naprawdę fajnie ją zrobili, muszę powiedzieć, że tak... Kurczę, że taką aktorkę znaleźli? Ja bardzo dużo przykładam wagę do wyglądu, żeby wyglądali podobnie aktorzy, więc spoko. I widzę, że na czacie też się ze mną zgadzacie. Bardzo, bardzo wysoko oceniacie, o wiele wyżej niż Asokę, bo w Asoce też był niski ten. To co? Zróbmy sobie pogadankę później. Jedźmy do odcinku numer 6. Bardzo na szybkości. Pyk. Odcinek numer 6. Macie ankietę w opisie. Wkleję też na czacie. Jeśli przegapiliście oceny innych odcinków, może zobaczymy pod sam koniec, czy coś się zmieniło. Macie oceny wszystkich, znaczy ankiety do wszystkich odcinków w opisie. Niestety w takiej formie, ani innej. Szkoda, że właśnie YouTube nie ma takiego czegoś jak Twitch, że da się robić ankiety na żywo. Mam nadzieję, że takie coś kiedyś powstanie, bo póki co jest tylko więcej problemów po zmianach z live'ami niż było. Szósteczka. Jeszcze raz wkleję wam ankietkę. Może szybkie przypomnienie dla tych, co nie pamiętają. Szósty odcinek. Pojawienie się Boba Fetta. Pojawienie się Fennec. Bitwa z Imperium. Pojawienie się Dark Trooperów. Nie pamiętam, czy tak się nazywali serialu, ale jako fan, wiecie, no starych gier będę nazywał Dark Trooperzy. I dla mnie super scena z małym Jodą, który wzywa pewnego Jedi, później okazało się, że wiadomo o kogo chodzi. Zaraz zobaczymy, jak oceniliście. Pyk. To jest ta sama aktorka, co podkodowała głos w Clone Warsach. Rzeczywiście! Ja zupełnie o tym zapomniałem. Ale fajnie, bo muszę wam powiedzieć, nie wiem, czy widzieliście, może tak trochę zajdę na bok. Jeśli ktoś kojarzy GTA 5, wiem, że to są gry, ale zobaczcie sobie wywiad z aktorami, którzy grają GTA 5. Po prostu Trevor wygląda jak autentyczny Trevor. Bardzo mi się to podoba. Kiedy jogin z jogurtem? Tak jak mówiłem, no jeśli będzie się udało zrobić YouTube'a na pełnej, zakładamy trzeci kanał i wracamy do joginku z jogurtem. Eska, no... Nie ma nic... Oczywiście, że tak. Piąty odcinek oceniliście. Wyżej oceniacie, troszeczkę wyżej oceniacie szósty odcinek niż piąty. Oczywiście eseczka bez dwóch zdań. Weźmy sobie poziom tier listę. Szósty odcinek. Boom. Tutaj mi się wydaje, że damy czystą eskę, bo raczej tak oceniacie. I szósty odcinek. Szósty odcinek, pojawienie się... czekajcie, wezmę jeszcze... O, pyk! O, żebyście widzieli. Szósty odcinek.
Pojawienie się Boba Fetta, który grany przez tego samego aktora, co w prequelach, tak? Strasznie fajnie, że ci aktorzy się naturalnie zestarzeli i widać, to strasznie pasuje. Zdobył swój pancerz, współpracował z Mando, zobaczyliśmy, że Fennec żyje, a niektórzy uważali, że właśnie umarła po pierwszym sezonie. I najważniejsze dla mnie było pokazanie tej sceny. Strasznie brakowało mi tego typu rzeczy. Pokazanie naprawdę fajnego aspektu mocy. No, mi się to mega podobało. Mega mi się podobało, że w ogóle Mando nie wiedział, co się dzieje. Fajnie, że byli też pokazani na końcu Dark Trooperzy, że trochę Imperium wygrało, mimo że no troszeczkę, wiecie, no Stormtrooperzy, jak to Stormtrooperzy, mięso armatnie, ale w dużym skrócie odcineczek bardzo na plus. Szósty odcinek reprezentowany przez Boba Fetta na eseczkę. Równo za Sokoł dajmy. Dla mnie ten odcinek był świetny. Jedyny powód, dla którego go nie daję wyżej, wiecie chyba dlaczego, co? Chyba wiecie dlaczego. O, a wy czacik co uważacie? Chyba z dużych zaskoczeń nie było tutaj, co? W związku z tym odcinkiem. Wyszkolecie w jeden księżyc. Myślicie, że tego? Może później przyjdziemy jeszcze do teorii, że przekaże jakoś w sumie? Czy ma coś do przekazania? Myślicie, że Boba Fett może przekaże jakąś wiedzę Mando? Ty naturalnie się starzałeś. Każdy się naturalnie starzeje. Bo wiecie, o co chodzi. Pamiętacie? Nie pamiętam, jeśli oglądacie taki serial Spartacus, tam chyba było tak, że pokazali jedną kobietę, która jest w tym samym wieku, a później starszej, po prostu zrobili troszkę siwsze włosy. A mi strasznie na przykład w sequelach się podobało to, że Leia, no niestety Rip, tak? Luke, Han, no wyglądali tak autentycznie i to samo w nadchodzącym serialu o Obi-Wanie, więc to mi się podobało. Ruski brzeszczot też zepsuty, no kurczę, no jeśli oglądaliście memy, to zrobił mu Makłowicz do it, tak? Jeśli oglądaliście recenzję na głównym kanale i tam sekcję z memami. Odcineczek był strasznie mega. Dave Filoni, co mi się strasznie podoba, właśnie mówię teraz o tej scenie, dlatego go też szanuję, wie jak robić Gwiezdne Wojny, w sensie wie jak pokazać moc, żeby nie była ona zbyt OP. I to jest straszne fajne rozszerzenie, że to serio chciałbym zobaczyć w Ostatnim Jedi. Pokazanie w jaki sposób, do czego zaraz dojdziemy, Luke szukał uczniów. No kurde, super pomysł. Gdzie Zbychu? Może o tym będzie info o kolejnych memach na głównym kanale, kto wie. Brzeszczot Rip, no Rip. Podoba mi się statek Mando. Muszę wam powiedzieć, że podoba mi się statek Mando. Ciekawe, czy w trzecim sezonie będzie miał nowy, czy co? Bo przecież Slave'a 1 mu nie pożyczy Boba. OP chyba Unlimited Power. Tutaj na tym obrazku robi mały Yoda Unlimited Power. Może on naprawdę nie wzywał tego, nie wzywał Luka, tylko chciał piorunami walnąć. Co? Ta płotka leży na... Właśnie. Nie mam, czekajcie, zaraz znajdziemy brzeszczot. Mando Skip. Weźmy ten. O. Pokażmy go na pełnym oknie. Dajmy go tak. O. Czy możemy F w czacie dla brzeszczota Mando? Niestety RIP. Jestem ciekaw, czy będzie miał ten statek, a może coś nowego w trzecim sezonie. Ach. No tak samo wnętrze miał ciekawe, ten statek, mimo że był taki mały. O, tak, żeby czacik widzieć. O, kurczę, gwiezdna płotka Mando. No, Efik na czacie sam napisze Efa, dlaczego nie? Mam taki statek z Lego? No, mi się zdaje, że TL zrobili to, wiedzieli co robią.
Kurwa, sam bym sobie taki, ja bym powiem wam szczerze, gdybym mógł mieć kolekcję, to bym sobie zrobił Gwiazdę Śmierci z Lego, Sokoła Millennium z Lego i Statek Mando z Lego, na pewno. A może Ducha też z Rebeliantów? Dobra, co? Kolejny odcineczek. Przeklejam wam ankietkę. Zaraz zobaczymy, gdzie ja to miałem moją piękną ankietkę. Boom. Odcinek 7. Pyk, poszło. Odcinek 7. Takie szybkie przypomnienie. Odcinek 7. Nie wiem dlaczego dla mnie ten bohater zawsze będzie Billem Burrem. Mix Mayfield, jeśli dobrze pamiętam, pojawił się tutaj. Został zwerbowany do ekipy. Grał typowego Billa Burra, jeśli oglądaliście, jeśli znacie jego stand-upy, to wiecie o co chodzi. Plan odbicia małego Jody Grogu. No i oczywiście pokazanie, że ma do nogi na zasady, zdejmuje maskę, robi się lekka rozpierducha, aczkolwiek no, zdobywają oni informacje potrzebne im, żeby odbić małego Jodę. Co sądzicie o tym odcineczku? Zaraz zobaczymy. Jeszcze raz wam przekleję tego, ci co... No, obmówmy wszystkie odcinki, a później zobaczmy. Jestem ciekaw, który odcineczek podobał wam się najbardziej, ale to za chwilę. Chip, ty i tak wiesz, jaka będzie ocena. No, znaczy, przed ostatniego się domyślam. Domyślam się, jeszcze nie chcę wam zdradzać, co myślę. Nie podobało mi się, że Mando ściągnął hełm. To pokazywało jak zależy mu na Grogu. Mi się zdaje, że dzięki temu było mocniejsze. Chociaż rzeczywiście, gdyby on zdjął tylko w finale, rzeczywiście może byłoby lepsze ten. Imperium, Nowa Republika, oni tak klepią biedę. Lepiej brzmi to chyba w angielskiej wersji, ale no o to chodzi. Zobaczmy ocenę. Moim zdaniem oceniliście na A. Na A oceniliście. No zobaczmy. SK? Wow, kurwa, czekajcie, nie widzicie tego. Oceniliście 7 odcinek na SK. No muszę wam szczerze powiedzieć, że się nie spodziewałem. Nie spodziewałem się, że tak bardzo mi się podobał ten odcinek. Dobra. Weźmy sobie tak. Pokaż mam tutaj. Pyk. 7 odcineczek. Serio? 7 odcinek? A zaraz zobaczmy taką jedną rzecz. 6 odcinek. Okej, no gorzej niż 6. Tutaj się w sumie z wami zgadzam. Czekajcie, bo tego nie widzicie. Trochę póki co leciutko słabi, ale też wam się mega odcinek podobał. Proszę bardzo. Dobra. Mniej więcej tutaj, troszeczkę niżej minimalnie, ale też bardziej wam się podobał serio niż odcinek z Asoką? Zobaczmy jeszcze raz oceny. Asoka to był odcinek 4, tak? 4, 5. Ups. 7, 5. Nie, Asoka wam się bardziej podobała. O kurczę, chyba się oceny trochę zmieniły od czasu głosowania, ale to zaraz może poprawimy pod sam koniec. Czyli teoretycznie niżej troszeczkę powinien być. Okej. O, dla mnie? 7 odcineczek, Mix Mayfield, jeśli pamiętam, pojawił się, przez to, że lubię stand-upy Billa Burra, to mi się ten odcinek automatycznie podobał, ponieważ jeśli widzieliście chociaż jeden jego stand-up, on nie musiał grać, on tutaj zagrał samego siebie, fajne było pokazanie, że on innym okiem patrzy na to, że pokazanie, że to nie jest tak, to mi się w ogóle też podoba w serialach, które rozwijają filmy, chociażby Wojna Klonów, że jest pokazane, jak żyją normalni ludzie, że to nie jest tak kolorowo żyć na przykład pod Nową Republiką. Zdjęcie hełmu. Domyślałem się, że zdejmie hełm. Tutaj widziałem na czacie też oceny, że może byłoby trochę bardziej emocjonalnie w 8 epizodzie, gdyby tylko tam zdjął, ale okej.
ale okej, okay, pokazanie jak zależy mu na małym Jodzie, że wiecie, no wielki kodeks Mandalorian swoją drogą, jeśli ktoś jest zagrożony, na kim wam zależy, robicie wszystko, żeby go uratować. Ja by ten odcinek ocenił, kurczę, mieliśmy oceniać surowiej, a jest i tak wszystko na high grandzie. Ja bym ten odcineczek ocenił na tutaj chyba mi się zdaje. Tutaj był ten odcinek. Kurczę, no musimy się właśnie zastanowić. Chyba S minus A plus dla mnie pasuje właśnie z powodu rozwinięcia tego świata. Musiałbym się powiedzieć wam zastanowić, czy mi się bardziej mniej podobał niż te odcinki, które są obok, ale zdaje mi się, że uczciwa ocena jak dla mnie. Też właśnie strasznie mi się podoba, że to rozwija to uniwersum Gwiezdnych Wojen, że to nie jest robione na jedno kopyto. Pokazanie, że nie wiecie, nie tylko białe jest biała, czarne jest czarne, tak? Wiecie, kogo zapewne cytuję. Mayfield w ogóle super na końcowa scena, kiedy chyba umarł. No, chyba umarł. Też takie coś jest fajne, tak? Nie jesteśmy niczym w Chip Warsach w Chip Warsach dwójce strażnikami z Obliviona, jeśli oglądaliście, wiecie, o co chodzi, którzy są prawi i wiecie, i demacja i tak dalej. Tylko no, nie wszystko jest tak kolorowe, jak się na początku wydaje. Czy zrobię taką listę z rebeliantami? Szczerze nie wiem, czy na rebeliantów nie jest troszkę za późno? Czekaj, co się dzisiaj dzieje na czacie? Co zrobisz, gdy mały zdrajca przejmie kanał? Kurczę, zajmę się hodowlą pomarańcz. F dla Stormtroopera. W ogóle tam dużo Stormtrooperów poszło. No. Czy pozdrowiłbym Pampersie? A kto to jest Pampersie? Pozdrawiam Pampersia, co tam? Niech będzie. Ocenę ostatniego odcinka można chyba sobie... Ta. Czy jest potrzebna ocena ostatniego odcinka? Najpierw pokazali Imperium, że może jednak to też są ludzie, a potem i tak zrobili im dyłyt jak zwykle. Może coś takiego? Chociaż tutaj też chyba zrobili im dyłyt, bo musieli, no bo wiecie, no albo Imperium, albo Mando, no jego musieli ratować, żeby on zdobył te informacje potrzebne, żeby dowiedzieć żeby wiedzieć lokalizację małego Jody. I też dlatego, że w tym odcinku no trochę pokazali, że Imperium jednak jest złe, jak była ta przemowa. Trochę żałuję, że życie od strony Imperium, jeśli mam być bardziej szczegółowy, najwyższego porządku, trochę nie rozszerzono w 9-8 części. Tam mieli ku temu okazję, muszę wam powiedzieć. No dobra, posłuchajcie, no zrobimy sobie pogadankę później, teraz przejdźmy do formalności. Po prostu weźmy, zróbmy to szybko i miejmy to za sobą. Ostatni odcinek, czy muszę wam przypominać? Proszę, no dobra. Ostatni odcinek. Jeśli ktoś nie pamięta, mały. Aha, jeszcze może na początku dam wam. Przekleję wam listę. Czekajcie, gdzie to jest? 8 odcinek. O, jest, dobra. Bum. Macie 8 odcinek. Znaczycie? 8 odcineczek. Szybkie przypominaj. Raczej takich odcinków się nie zapomina, aczkolwiek no formalność, 8 odcinek. Mamy Moff Gideona. Moim zdaniem fajnie zagrał. Jodę w bardzo małych kajdankach z Dwimerytu. Pozdrawiam kumatych. Walkę Mando z Moff Gideonem, plan odbicia Jody, Dark Trooperów. Trochę było ich moim zdaniem tutaj mało. Oczywiście wielkie pojawienie się Luke'a Skywalkera, zabranie go w ogóle, to wiecie, oglądaliście recenzję, wiecie, o co chodzi. No i pożegnanie, wiecie, o co chodzi, tak? F po prostu, no. Co tutaj dużo mówić na F na czacie, pożegnanie Mando. No dobra, wiecie co, no przykleiłem wam tą ankietę, przykleję jeszcze raz. Aczkolwiek wielkich zaskoczeń tutaj się nie spodziewam. Wielki finał moim zdaniem oceniliście na E. No jak inaczej mogliście ocenić? Najgorszy odcinek, po prostu nudny, nic się nie działo. Zero porgów. Ktoś jeszcze pamięta w ogóle porgi? Dobra, bez jaj. Rezultaty. Tyle. Ej!
jest parę głosów na E. Serio, coś się komuś nie podobało, ale tak pytam, czy ktoś tylko zagłosował, żeby trochę strollować? Serio, ktoś dał na E? Ludzie, tutaj nie ma dużo filozofii, odcinek pozamiatał, tak? Odcinek oczywiście reprezentowany przez Łukasza, chyba jak dam tutaj nie będzie się gniewać, co? Ósmy odcinek pozamiatał, szczerze, chciałbym to co wcześniej mówiłem, drugi odcinek trochę skrócić, siódmy odcinek przedstawić tylko i wyłącznie jako plan odbicia, przejęcia statku, więcej Dark Trooperów, więcej akcji z naszymi bohaterami, którzy w tej scenie byli. Chciałem, żeby tutaj oni jednak przegrali i w ósmym odcinku, żeby się odbili. Ja bym mega chciał zobaczyć to rozbite na dwa odcinki, ponieważ to było super. Luke Skywalker. Mimo, że powiem wam szczerze, ja miałem końcówkę zaspoilerowaną, ponieważ no wszyscy po prostu walili wszystko, dawali na miniatury Luke'a Skywalkera zaraz po premierze. A mimo to, że wiedziałem, iż się pojawi, no ciary. Gdy zobaczymy jego X-Winga, ciary. Mimo, że no twarz Łukasza to trochę jakby z Battlefronta przeklejona. I tak było super. Pokazane to też z takim respektem, jeśli oglądacie news, to wiecie. Wszystko było konsultowane z Markiem Hamillem, czyli aktorem, który grał oryginalnego Luke'a. W ogóle tutaj, jeśli widzieliście recenzję, tak, FF na czacie dla relacji, znaczy kto wie, może się spotkają Mando i Grogu. Strasznie fajne zakończenie, cliffhanger. Co prawda nie wiemy, co się stanie z Carol Dune, ale o tym powiemy w teoriach. Czysta formalność, chyba nie zaskoczy was, jeśli dam ten odcinek tutaj. No easy. To jest tak prosty ten odcinek. Odcinek mi się strasznie podobał, ponieważ pokazywał, nie chodzi, że był fajnym akcyjniakiem i tak dalej, i tak dalej. Ja już tak dużo oglądałem Gwiezdnych Wojen, że naprawdę doceniam, kiedy do Gwiezdnych Wojen podchodzi się z szacunkiem. Tutaj ten szacunek był bardzo oddany Gwiezdnych Wojnom, ponieważ nie spodziewałem się, że zobaczymy, tym bardziej, że tak naprawdę, jeśli oglądacie newsy od dłuższego czasu, wiecie, że Mark Hamill, czyli aktor właśnie grający Luke'a, pożegnał się oficjalnie z Gwiezdnymi Wojnami po 9 epizodzie, mimo że jakby pomaga w ich tworzeniu, to już nie wystąpi. Nie spodziewałem się, że zobaczymy Luke'a Skywalkera, tym bardziej teraz, kiedy mamy trochę bardziej nacisk na rzeczy typu High Republic, czyli coś, co trochę mniej związane jest z oryginalną trylogią. Super zakończenie. No, jeśli widzieliście recenzję na głównym kanale, jeśli nie, to będzie ona po streamie w kartach w prawym górnym rogu. Wiecie, o co chodzi. No kurde ciary. To jest tak zwany no-brainer. Eseczka. Kurde, dam F na czacie dla Mano, dlaczego nie? Jeśli ktoś doszedł teraz i doszedł, ale beka. Dobra, no poważnie, mieliśmy ten kantor dość poważnie. Jeśli ktoś dopiero teraz doszedł, no to macie ankiety w opisie, możecie głosować. Zaraz zrobimy sobie pogadankę. W dużym skrócie. Tutaj oczywiście to będzie ucięte, pełny stream znajdziemy sobie znajdziecie na kanale Chip 17 Archiwum. A teraz bym chciał z wami porozmawiać, może też o tym porozmawiać w innym filmie, co według was zobaczymy w trzecim sezonie Mando. Bo kurczę, to nie jest takie proste, a nawet już niektóre teorie się podobają, pojawiają. Może zmienimy sobie temat, co? Ups, ależ mi się znikło. Prawie zniknąłem z YouTube'a. Ominęliśmy pocisk. Kurczę, mam tyle tego nawalone, że nie wiem, co gdzie jest. Zaraz po prostu będę wszystko po kolei wyłączał. Pyk. Jest. Nazwijmy to tak. Mandalorian, sezon trzeci. Teorie. I żeby pokazać, że nie żartujemy, dajmy to na czerwono. O. Teraz jestem ciekaw.
przejdźmy sobie oficjalnie do pogadaneczki. Co według was zobaczymy w trzecim sezonie? No bo dużo się wydarzyło. Może tak, Cara Dune. Ciekawe, co z nią będzie. Śmieszkowaliśmy, że haha, lol, rozbiła się XD i dlatego jej nie będzie. Bo widać było, że ona teraz dołączyła do ekipy Mando, była z nim pod sam koniec. No niestety już jej postaci zupełnie nie będzie, więc mi się zdaje, że po prostu nie będzie wspominana. Trochę szkoda. I tak samo no, będzie zastąpiona najprawdopodobniej Herą. Znaczy wiecie, no Hera jedna z moich ulubionych postaci w Rebeliantach, więc jakby nie mam żalu, ale trochę szkoda. Mi się zdaje, że Cara Dune po prostu, wiecie, jak tego John Cena machną sobie przed oczami i będą udawali, że jej nie było. Albo po prostu powiedzą gdzieś w napisach początkowych, albo ktoś wspomni, o Cara Dune, coś tam jej się stało. W ogóle, bo widziałem, że wielu z was, tak patrzyłem po ankietkach, które dawaliśmy, raczej było na nie, w sensie nie popierało Disneya w zwolnieniu Jeanne Carano. Ale nawet pomijając samego Disneya te dramy, bo powiem wam, trochę te dramy są męczące na dłuższą metę. Bardzo dla mnie było pozytywne to, że w Mandalorianinie drugim sezonie był powiew świeżości, w tym sensie, że no, były czyste Gwiezdne Wojny bez dram. Oj, czekajcie, bo coś mi się... Dlaczego mi się lukę na górze tutaj zrobiłaś? Na dół spadaj, no. O. Szkoda wam, że raczej Jeanne Carano nie zobaczymy w trzecim sezonie, czy raczej myślicie, że ją zobaczymy? Znaczy Jeanne Carano, Cara Dune. Omawiałeś odchodzące seriale na Disney Plus? Znaczy chyba tak oszczątkowo omawialiśmy, ale pełnego odcinka nie było. Ona może umrzeć od Gideona. Okej, kupiłbym to, tylko że wiecie, o co chodzi? To znaczyłoby, że ona musiałaby być na planie filmowym, a z tego co mi się zdaje, no to Disney już nie chce z nią współpracować, więc... Raczej zakładam, że będzie tylko powiedziane, o, Cara Dune musiała zająć się swoimi sprawami i tyle. Zobaczymy tak samo jak Leje w 8 i 9 epizodzie. Kurczę, Disney strasznie odcina się od Cary Dune. W ogóle mi się zdaje, że dlatego właśnie anulował te jakieś wszystkie... jak to się nazywa? Przewodniki ilustrowane, więc raczej CGI z nią nie zrobił. Ja jej bardzo nie lubiłem jako postać. Może kiedyś zrobimy, ale nie obiecuję. To tylko takie moje gadanie, bo nie wiem, czy jest w ogóle sens. Tier listę postaci z Mando. Moim zdaniem też one w pierwszym, dopiero w drugim sezonie, kiedy mieliśmy tę scenę z... Gdzie to jest? Tutaj. Gdy mieliśmy tę scenę z... Jak oni przekazali jej... Czekajcie, dlaczego mam tutaj? O! Przekazali jej ten... Kurczę, nie, brakuje mi dzisiaj słów. Oznakę Nowej Republiki. Tutaj dopiero coś dla mnie zaczęło iskrzyć w tej postaci, jak powiedziała, że straciła całą rodzinę podczas, wiecie, ataku, Gwiazda Śmierci, tego typu sprawy. Tylko ja bym nawet, no dobra, jeśli Disney chciałby wywalić, trochę szkoda, że no nie dali jej jeszcze jednego odcinka, żeby się po prostu z nią pożegnać. Jak dla niej powinien być reboot postaci, też się dziwię, że chociaż wiecie co, jeśli oglądaliście takich seriali jak Spartacus, to wiecie, że rebooty nie zawsze wychodzą. Spartacus był taki serial i on szybciej go skończyli, dlatego że no niestety aktor, który grał główną rolę, zmarł, zastąpili go innym i się to nie przyjęło. Gdyby Cara Dune zastąpili inną postacią, też nie wiem, czy nie byłoby zgrzytów. Albo Mando wyjdzie w garniturze i kurczę. Mando podpieprzy mi pomysł z przeprosinami. Wyjdzie w garniturze Pedro Pascal i przeprosi, że nie ma Jeanne Carano, bo się rozbiła statkiem. A dlaczego nie? F dam dla Jeanne Carano. Znaczy, powiem wam, nie widzę rebootu Jeanne, bo wiecie, my się w tym orientujemy, ale jeśli by taki typowy zjadacz popkultury, który Gwiezdne Wojny zna jako... jak my nazywaliśmy Gwiezdne Wojny? Jako... Gwiezdne potyczki w przestrzeni kosmicznej, to on by się nie wiedział, bo o co chodzi. Dlaczego przecież tej osoby nie było? Kto to jest nowy? Więc to. Druga rzecz. Ups.
Druga rzecz, która mnie bardzo ciekawi, co o tym sądzicie. Mega jestem ciekaw, czy uważacie, to jest bardzo ważne, czy Yoda odnajdzie więcej jajek? A na serio, co sądzicie o tej scenie? Porozmawiajmy sobie, trochę no, niestety spoilerowo z rebeliantami, no ale inaczej się nie da, bo wyszły nowe informacje, to może będzie w newsikach. Jednak na pewno zobaczymy, jeśli się nie mylę, Ezrę, cóż, chyba już nawet jest potwierdzone, musiałbym sprawdzić, teraz nie będziemy tego robić, zresztą zobaczymy Ezrę, Frona i Asokę w jej serialu. Nie wiem, czy zobaczymy oddzielny serial o Ezrze. O podwójnej BC. Ale zobaczymy go podobno w serialu o Asoce. Co jest kurwa ciekawe. Kto zagra Trona? Kto zagra Ezrę? I czy będzie tak samo denerwujący jak w Rebeliantach? I jaka będzie... Kurczę, no... Jaka będzie tego fabuła? Myślicie, że zobaczymy jeszcze Asokę w Mando? Czy to już po prostu będzie sayonara i będziemy ją widzieć tylko w Mandalorianinie, czy uważacie, że zrobią z tego trochę, nazwijmy to, uniwersum MCU i te postacie będą się z sobą krzyżowały w swoich serialach? Czy będzie Mart Mob? Od razu będzie 10 na 10, jak będzie stary nasz mem z Rebeliantów. Ezra i Frodo zobaczymy w trzecim sezonie. Kurczę, nie pamiętam już, czy to było w trzecim sezonie, czy to było, że w Asoce. Jeśli zobaczymy w trzecim sezonie, w ogóle, muszę, no kurczę, jestem ciekaw, co będzie w tym trzecim sezonie, bo to będzie jedna wielka, nie wiadomo, kogo tam zobaczymy. Asoka może być w Rangersach? No ciekawe, czy będą crossy robili, czy nie. Będzie Feloniverse? Dlaczego? Obejrzałbym. W ogóle ja bym był ciekaw, jakby Feloni zrobił swoją trylogię z Gwiezdnych Wojen. Albo nawet nie trylogię, tylko jakiś film samodzielny, bo teraz, wiecie, z tymi kinami jest różnie. Rexa zobaczymy w trzecim sezonie Mando i bitwę o Mandalor? Rexa myślicie, że zobaczymy? Rexa mi się daje, że prędzej zobaczymy w Asoce. Tak, widziałem już komentarz, przecież mówiliśmy już o komentarzu, że w trzecim sezonie zobaczymy Ezrę i Frona. Nie ma co tego przeklejać kilka razy tego samego komentarza. Tron, kurwa. Mają się łączyć, więc ciekawie by było. No właśnie, to jakiś trochę MCU. Nie pachnie to trochę MCU? Marvelem? Ręka myje? Może w Obi-Wanie się ktoś pojawi w Asoce i wiecie, i później na przykład zobaczymy jakiś film. Cara Dune czwartą gwiazdą śmierci dostała. No to teraz wyjaśniono, dlaczego jej nie ma. Ja się boję Ezry w serialu live action, bo cosplaye wyglądają tragicznie. On w ogóle powinien się zmienić, bo to trochę czasu minęło. Ja w ogóle bym chciał, żeby Admiral Thrawn. Jeśli pamiętacie, Rebelianci mieli trwać więcej sezonów, zostali troszeczkę skróceni. Wiecie, teraz powstaje tyle książek o admirale i tak dalej. Chciałbym też, żeby on pokazał swój pazur. Żeby trochę zrobił dyły tym dobrym. Żeby mieli z kim walczyć. Dalej właśnie, Moff Gideon, może pokażmy to. Jak myślicie? Co się stanie z Moff Gideonem? Uwolni się? Będzie dalej tym złym? Szczerze, nie zdziwiłbym się, gdyby zrobili coś takiego, że uwalnia się, jest niby fajnie, pięknie i Imperium robi mu duet, jakiś nowy zły robi mu duet, bo wiecie, bo był niekompetentny, stracił małego Jody, stracił Darksaber, czyli on jest szczęśliwy, że go Imperium uratowało, ale sorry, nie poradziłeś sobie, long live the Empire, robią mu duet. I widzimy jakiegoś innego złego. Myślisz, że zobaczymy Gideona w trzecim sezonie, czy nie? Rozetnął go mieczem Gideona. A nie było tak, że oni już to mogli zrobić? Specjalnie go brali w niewolę?
tutaj widzę niby hashtagowe pytanie, kiedy memy, ale memy na głównym kanale najprawdopodobniej będą w tym tygodniu. Zapis będzie tutaj skróconej wersji, a na kanale Chip 17 archiwum pełnej wersji. Jeśli dopiero teraz doszliście, no to możecie wbijać w opis i jeszcze głosować. Może pod sam koniec, oczywiście jak nie będę miał sklerozy i nie zapomnę, to zobaczymy sobie, czy zmieniły się jakoś oceny. Mój kolega mówi, że raczej trzeci sezon będzie o Bobie. To dziwne by było, gdyby był trzeci sezon o Bobie, skoro on ma mieć swój własny serial. Zrobię mu do it. Cara Dune chciała go do niewoli. No to, tylko, że wiecie, no tak trochę Cara Dune teraz nie ma, więc ups. Chyba, że to może być rozwiązanie, że rzeczywiście Cara Dune weźmie go do niewoli i gdzieś off screen, czyli poza ekranem gdzieś będzie, że o nie... Nie widzieliśmy tego, ale Moff Gideon zrobił do it, Cara Dune, smuteczek, tak? F. Więc to też może być rozwiązanie. Czyli uważajcie, że raczej Gideona zobaczymy. A jeszcze jedna rzecz, to mnie bardzo ciekawi, to mnie mega ciekawi. Tutaj. Jak uważacie? Tego jestem mega ciekaw. Czy uważacie, że serial poradzi sobie bez Grogu? Bo prawdą jest, że oni mówili tak, że jeszcze się spotkamy i tak dalej, i tak dalej. Widzieliśmy ich tą więź, aczkolwiek to trochę wyglądało jak pożegnanie, bo nie wiemy, czy przez cały czas był Grogu z Luke'iem świątyni Jedi, ale no, czy Mando odwiedzi świątynię Jedi, to by było fajne, aczkolwiek raczej wątpię, że to zobaczymy. Bo chyba nawet nie zna lokalizacji tej świątyni Jedi Luka. No bo kurwa, mały Jodeł, którego będę nazywał małym Jodełem z przyzwyczajenia, wiem, że to jest Grogu. No był tym czymś w tym serialu. Poradzi sobie serial bez niego na pewno, ale czy tak dobrze jak do tej pory, to tutaj tak kurwa. Chyba, że coś się stanie, że będzie musiał go zabrać? Powiem wam, tutaj troszeczkę jestem zbity z stropu. Jakby nie mam, jak do niektórych rzeczy jestem pewny, tak tutaj, ach, czy będzie, czy nie, wróci. Widzę, że większość mówi, że wróci, ale uważacie, że jak wróci, skoro zabrał go Luke? Co za złe zachowanie go wyrzuci Luke z Akademii? Kurczę, wiecie, co byłoby fajne, gdyby w Akademii pojawił się Kyle Katarn. To by było super. Ja bym w ogóle chciał, żeby Ahsoka spotkała się z Luke'iem i z Grogu. Nie da rady bez Grogu. Wróci. Widzę, że dużo mówi, że wróci, dużo, że nie poradzi sobie bez tego, bez Grogu serial. Ha! Grogu będzie, przecież zabawki muszą być! O kurczę, ale to wiecie co, aż jest, ale to jest, a to jest, kurczę. Faloni! Tutaj Disney. Jak to nie będzie Grogu? Dawaj go, musimy sprzedawać zabawki. No. Rzeczywiście, może i takie być rozwiązanie. Jedno jest pewne. Luke już nie wróci. Tylko właśnie dziwne, jeśli nie będzie Luka, to będzie Grogu? Bo to za wcześnie przecież na zniszczenie świątyni Jedi Luka. Mały Jodeł uciekł przed Kylo, myślał, ale do Kylo chyba jeszcze nam trochę czasu brakuje. Mando mówi, że go odwiedzi. Być może... W sumie nie zdziwiłbym się, gdybyśmy zobaczyli pierwszy odcinek taki... Że gdybyśmy w pierwszy odcinek nie zobaczyli, że Mando odwiedza świątynię Luka. Tylko, że ciekawe, czy później go zobaczymy. Chyba, że będzie tak, że na przykład, nie wiem, mały Yoda, tylko że on w sumie on strasznie wolno dorasta. Albo mały Yoda wykryje, że Mando jest w kłopotach i przyleci z Luke'iem, żeby mu pomóc. Albo z Ahsoką, skoro Luka ma nie być. Bo-Katan będzie w trzecim sezonie, właśnie. A Bo-Katan, jak myślicie? Bo tego też jestem ciekaw. Mieliśmy w trzecim odcinku... Co ja gadam? Mieliśmy w ostatnim odcinku teoretycznie zapowiedź, że Bo-Katan będzie walczyła z Mando na śmierć i życie. Bo tak nakazuje honor, kodes i tak dalej Mandalorian. Nie można przewodzić Mandalorianami będąc miękką pizy. Tak? Że jeśli chcesz być prawdziwym liderem, musisz pokazać, na co cię stać.
Czy uważacie, że będą się bili? Moim zdaniem będą się bili, ale raczej nie zrobią sobie duet, raczej szybko się nie pozbędą Bo-Katan, bo moim zdaniem ona będzie powiązana, ona musi być powiązana z książką Boba Fetta. Kiedy omówienie kart? Zapewne chodzi o karty z Discorda, jutro najprawdopodobniej na weekendzie z Cebulą. Mam nadzieję, że Manda ją pokona. Znaczy, w sumie Mando nie chciał się z nią bić, więc może się podłoży, ale on chyba nie będzie mógł się podłożyć. Kurczę, kiedy Force Arena pograłbym. Szkoda, że grze zrobili duet. Nawet mówię poza streamem. Bo-Katan w Mando jest za młoda. Ale kurczę, za młoda. Ważne, że dobrą aktorkę znaleźli. Niech zrobią napis 10 lat później i wszystko kurde gotowe. Ej, zdrajcy mały, ale to nie jest głupi pomysł. Żeby zrobili, że rok później i wtedy wiecie, i by się rozwiązał problem z Caro Dune i tak dalej. Wiecie, rok później. No, też może, też może być coś takiego. Czemu to nazwali książką o Boba Fettie, skoro będzie serial? Też czasami się dziwię, bo jak nagrywam odcinki z newsami i mówię książka Boba Fetta, to tak mam pewność, że ludzie będą myśleli, że będzie książka, a nie serial. O której weekend? Jutro mam trochę roboty. Najprawdopodobniej będzie z rana. Zaraz po streamie, gdzieś do pół godziny po streamie spróbuję dać powiadomienie, już ustawić stream na główny kanał. Chyba, że coś mi wypadnie. Mam nadzieję, że nie będzie wielkim Mandalorianem, bo będzie słabe. Nie, no Bo-Katan musi być. Tylko ciekawe, czy będą się bili, czy nie. Jaka była zapowiedź na początku, myślałem, że to będzie książka. Też myślałem, że to będzie książka Boba Fetta, to zrobią po prostu książkę. A oni zrobią serial. A właśnie, a jak już ciągniemy Boba Fetta... Gdzie jest ta piękna twarz jego? Tutaj. Jak myślicie? Boba Fett. Końcówka. Chodzi mi o samą, nazwijmy to, scenę po napisach. Widzieliśmy, że komu Boba Fett robi do it. I zajmuje miejsce, stare miejsce Jabby. Jak śmiał mojego pięknego Jabby miejsce zająć. W sumie Boba zasłużył. Czy myślicie, że to będzie powiązane z trzecim sezonem? Czy ta scena po napisach? Czy to będzie czysta książka o Boba Fecie? I ciekawe, no bo w sumie jak on zajął zdjęcie Jabby, znaczy zajął miejsce Jabby, to w sumie nie będzie mu potrzebny Darksaber i Bo-Katan, chyba że zmieni zdanie. Taki mały dłut na czacie za spamionko małe. Baby Maul. Kurwa. Tutaj piszecie o innych postaciach. No dużo różnych postaci może pojawić się w książce o Boba Fecie. Szczerze to ja nie wiem, co oni kurwa zrobią w tej książce o Boba Fecie. Czy to będzie powiązane z trzecim sezonem, czy nie? Bo tak samo, o czym może być ta książka o Boba Fecie? Co oni tam mogą rozwinąć? Jak on przejmuje interes Jabby? Albo mści się na wszystkich? Może będzie polował na Hana Solo jako zemstę? Baby Jabba. Baby Jabba nie było Baby Jabby w tym? W Wojnach Klonów? Mam wrażenie, że ten serial jest niepotrzebny. Myślicie, że takie rozdzielenie Mando, Boba Fetta to, że to Mando, Boba Fett to jedno i to samo? Cad Bane ma się pojawić w Book of the Boba Fett. W ogóle ciekawe, jak będą wprowadzali, ciekawe, czy będą też wprowadzali jakieś postacie z legend. Ciekawe, czy właśnie będzie Han Solo, bo już nie pamiętam, czy ten komiks o Han Solo, jeśli ktoś nie wie, to tam było, że
Oni się spotkali wcześniej, tylko miał Boba Fett amnezję. Dopiero później sobie przypomniał, kto to był Han Solo. Dla naszego dobra, trzeci sezon nie powinien powstać? Serio nie powinien, bo jesteśmy w takim wielkim poziomie. Na tak wysokim poziomie historia powinna być kontynuowana w komiksach i książkach. Nie, moim zdaniem nie zrezygnują z tego, tym bardziej, że nawali tyle seriali. Co jeszcze takiego ciekawego moglibyśmy umówić na... Myślicie, że zobaczymy świątynię Jedi i Luka? Bo mówiliście, że Luka nie zobaczymy. Zobaczymy go, czy nie? A jeżeli do Boba Fetta, wydaje mi się, że będzie rozbudowywał wpływy gangu. Tylko kurczę, czy to jest fajna fabuła? Zastanawiam się, czy z tego można zrobić serial, bo to mi brzmi jak film, ale na przykład serial chyba że on będzie konkurował, i to by było fajne, gdyby konkurował Boba Fett z gangiem. A nie, to już jest po szóstym sezonie, znaczy po szóstym tym, więc nie ma już Darth Maula. Kurczę. Nie będzie Świątyni Jedi. Zobaczyłbym Świątyni Jedi. Trochę mi tego brakowało w ósmym epizodzie. Szczerze, w ósmym epizodzie zamiast tych scen z kasyna zobaczyłbym Świątynię Luka. Fajnie, gdybyśmy zobaczyli, jak Grogu trenuje, na czym to polega. Chętnie bym zobaczył jeszcze raz Luka. Myślicie, że raczej go nie będzie, szkoda. Chyba tyle, no nie, z takich teorii, no bo chyba najważniejsze rzeczy już omówiliśmy z trzecim sezonem, który będzie wielką niewiadomą, bo kurczę, no trzeci sezon bez małego Jody. Sam Mando. Niby ma tą swoją ekipę, ale Cara Dune nie będzie. Nie wiemy, czy zobaczymy Ahsokę. No ciekawe, czy to będzie duże uniwersum Marvela, czy nie. Wiecie co, sprawdźmy sobie, czy się zmieniły ocenki, co? Pierwszy odcinek jest ok, chyba w miarę. Drugi odcinek, no dużo na B. Trzeci odcinek silne A, ok. Czwarty odcinek między A a B, ok. Piąty odcinek, zaraz tutaj musimy zobaczyć. Piąty i szósty odcinek są w miarę na tym samym poziomie. Siódmy jak spadł. O kurczę, chyba to co? Zrobimy tak. Korektę w pęcie zrobimy. Ups, może zrobimy tak. Ten odcinek zdaje mi się, że minimalnie spadł. A to się podniosło prawie do poziomu Boba. Mi się zdaje, że chyba troszeczkę niżej był niż Boba, z tego co mi się wydaje. No a tutaj chyba nie muszę nic mówić. A więc, to jest nasza końcowa ocena. Ciekawe, czy się z nią zgadzacie, czy nie. Oczywiście dla podbicia algorytmu i tak dalej. Wielkie dzięki za lajki, tego typu rzeczy, subiki. Jeśli wam się podobał stream, no to oczywiście zrobimy coś takiego w przyszłości. Jeśli jeszcze nie głosowaliście, to pamiętacie, że macie ankiety w opisach, oczywiście w opisie. Oczywiście, że pamiętajcie, że pełna wersja będzie znajdowała się na kanale Chip17 Archiwum. Jeśli byście chcieli więcej live'ów w przyszłości, to zobaczę, bo powiem wam, że kurwa nie mam najzwyczajniej w świecie czasu, no. Nie mam najzwyczajniej w świecie czasu na live, ale fajnie, że zrobiliśmy podsumowanie Mando. Mam nadzieję, że w przyszłości będziemy trochę bardziej aktualnie robić podsumowanie. Czekajcie, może o sobie trzecich włączymy. Zróbmy tak. Siema, co mnie ominęło? W sumie stream cały. I też wiecie co, możecie później w komentarzach dać mi znać, bo wiem, że tutaj nie jest tak memicznie jak na głównym kanale, ale czy podoba wam się, że drugi kanał traktujemy bardziej na poważnie i gadamy sobie bardziej nie memicznie na temat Gwiezdnych Wojen? Tak każe obyczaj. Kurwa, dokładnie. O, Kira u Boby ma sens, bo mogła przeżyć. Rzeczywiście ona mogła zastąpić Maula po...
Jako liderka, rzeczywiście. Tak. Spoko. Czy zrobić jeszcze jakieś teorie? Jeśli powstanie więcej, mam nadzieję, że jeśli powstanie trochę z teorii przed trzecim sezonem, to zobaczymy sobie je, bo jeśli będzie ten wysyp seriali, mam nadzieję, że będzie trochę teorii, bo trochę, nie wiem, macie takie też wrażenie, że szczególnie po 9 sezonie trochę teorie ucichły, nie ma już takich głośnych teorii. Nawet gdybym chciał zrobić odcinek z najgłuszymi teoriami spiskowymi, jeśli oglądaliście to, wiecie, to serio nie miałby materiału. Trochę, nie wiem, czy dlatego, że jakby po 8 sezonie tyle się nie sprawdziło teorii, czy nie ma jakby filmów teraz, że tak teorie przycichły? A co z Fenek? Fenek zostanie z Bobą z tego, co widzieliśmy pod koniec. Po prostu będzie jego prawą ręką. Kiedy jakiś Battlefront 2 też już jakby wcześniej mówiłem, ale powtórzymy. No wiecie, no ja mam pracę na pełen etat. Kanonicznie jako inżynier Gwiazdy Śmierci. No nie mam czasu na aż tyle, wiecie, a też bym nie chciał zaczynać jednego live'a z Battlefronta, żeby go nagle skończyć. Mam nadzieję, że kiedyś uda nam się ogarnąć YouTube'a, wiecie, nazwijmy to na pełen etat. I założylibyśmy oddzielny kanał, gdzie po prostu regularnie byśmy grali, bo takie kurcze, wiecie, granie raz na ruski rok. 9 sezon, tak, a wiecie, kurde, 9 epizod. Kurwa. Wpędziłem was w pułapkę. Dobrze, jest to na poważnie. O, chyba trochę się zestarzałem od czasu przebudzenia mocy krytycznym okiem. Też fajna seria była. Krytycznym okiem. Krótka, ale była. Nie będzie czasu na teorię, bo przez następne 2 lata będą co piątek nowe Gwiezdne Wojny. No, muszę wam powiedzieć, jeśli oni wysypią seriali, jeśli po prostu tego wielkiego wora wysypią te wszystkie seriale, no to kurczę, rzeczywiście może nie być czasu na teorię. Jestem ciekaw, co zrobią z Obi-Wanem. Mają taką fajną ekipę oryginalnego Obi-Wana. Anakina, wujka i ciotkę, noż kurwa. Gdzie kapczura? Ten mały zdrajca ma z tyłu kapczura. Gdzie on jest? O tam kurde się chowa. Zdradzieckie nasienie. Kiedy łatanie 9 części? Wiecie co, chyba z łataniem już skończymy, bo to już chyba 9 epizodem, czy nie zależy, czy ktoś lubił, czy nie lubił, to chyba łataniem już każdy troszkę żyga, co? Seria Co Gdyby? Nie mam czasu. Kurde, jak ja nie mam czasu, żeby to nagrać. Co z Bad Batch? Nie wiem. Być może będą, zależy od czasu. Chciałbym robić podobne recenzje na głównym kanale, jak robiliśmy z Wojnami Klonów, ale no kurde, z czasem tu u mnie krucho. Może po prostu będziemy omawiali je tutaj. Osobiście obawiam się, że nowe seriale, zapowiedziane tyle serialów, to trochę niepewna decyzja. Powinni zapowiadać stopniowo. Flow poczuli, chcą Disney Plus wypronować, kurde. Only money, tak? Że jak to szło? Credits will do fine. Pieniążki poczuli, kurczę. Zauważcie, że Justice League, jeśli na przykład oglądaliście na streama na Twitchu, to pamiętacie, dlaczego wyszło Justice League? Bo chcieli, nie dlatego, że chcieli nagle Zacka Snydera wizję uszanować, tylko pieniążki, kurde, żeby HBO przecież teraz serwery streamingowe wypromować. Zobaczyli, jak Mando się przyjął i dali serialów. Zauważcie, że zapowiedź Bad Batch to jest jedyny film z ostatnich filmów na oficjalnym kanale YouTube Gwiezdnych Wojen, który nie jest zminusowany do zera. Kurczę. Ci są te seriale. A jeśli będą, posłuchajcie, no na serial o Obi-Wanie czekałem od nie wiadomo jak dawna. Jeśli oglądacie, nawet pamiętacie taki stary film na głównym kanale, że gonić się zły z Gwiezdnych Wojen, co by zrobił? No tam mówiłem, że kurczę, no zobaczyłbym Obi-Wana w akcji. I zobaczymy. Zwłaszcza, że 11 miliardów pożyczyli, bo im tyły im robią parki rozrywki. Nawet nie chodzi o Gwiezdne Wojny, bo Marvel dużo zarabia, ale parki rozrywki to im poszły po kieszeniach nie wiadomo co. Snyder Cut był zawalisty. No właśnie, ale dlatego go zrobili, żeby właśnie ludzie kupowali tą subskrypcję HBO. Zapowiedzieli seriale, by zahamować unsubskrypcję Disney Plus. No, które Disney Plus, nie wiem, kiedy się pojawi w Polsce, nie też są. O, zrobimy tak.
Oni też są dziwni z tym Disney+. Ludzie muszą, kurczę, piracić albo jakichś VPN-ów korzystać. Czy zrobisz kiedyś rankingi Star Wars ogólnie? Szczerze wam powiem, dla tych, którzy są na czacie, że boję się. Ale nie dlatego, że... Dlaczego? Zawsze, kiedy robi się... Uwierzcie mi, że prequele i sequele to jest taki temat tabu, szczególnie sequele. Spróbujcie powiedzieć, że ósmy epizod był zły, albo że ósmy epizod był dobry, albo że dziewiąty epizod był zły, albo że dziewiąty epizod był dobry. Jest taka gówno burza na czacie, a ja, kurczę, no nie chciałbym... Dobrze mi jest, że jesteśmy w takiej sytuacji, jak jesteśmy. Są ludzie, którym podobały się sequele, są ludzie, którzy nie podobali się sequele. Ja mam wrażenie, że gdybyśmy zrobili tier listę, byłby taki gnój akurat filmów. Snyder Cut by trwał 2 godziny, jakby się pozbyć całego slow motion. Slow motion było w Snyder Cutie, jeszcze jak na chwilę wrócimy. No czasami było, kurczę, przesadzone. Więc... Mnie irytuje, że Fennec, Bo-Katan, Ahsoka mają około 50 lat, a wyglądają tak młodo cały czas. Znaczy Ahsoka, wiecie, no niby jest inna rasa, wiecie, więc okej, ale rzeczywiście. Znaczy, zobaczcie, jak Obi-Wan się postarzył, on nie powinien być aż tak stary w czwartej części, no ale to tak gwiezdne oko, no trzeba przyjąć oko. Dobra, Cebule, to co, może zakończymy sobie stream. Jeśli chcecie niespodziewane streamy, póki co nie mam czasu, zapraszam na Twitcha. Może jeszcze nawet dzisiaj się pojawi. Nie wiem, czy będę miał energię, żeby jeszcze wejść na ten. Ale zahaczyliśmy o Snyder Cut'a, to może chciałbym obejrzeć, bo szczerze chciałbym z wami to obejrzeć. No a to jest kanał o Gwiezdnych Wojnach. Raczej się nie jest dobry na takie coś. Z wami zapowiedź, co wyszło? Czekajcie, na końcu języka. Wyszedł Suicide Squad 2 i coś jeszcze chyba DC... Kurczę, już mam pustkę w głowie. Nie Winter Soldier, coś jeszcze wyszło, bym musiał zobaczyć, chciałem z wami obejrzeć. Więc możecie wbić na Twitcha, jeśli nie wiecie, jaki kanał, bo nie ma go w opisie, po prostu wejdźcie na Twitcha, wpiszcie Chip17, to jestem ja, wasz skromny Cebula. Obejrzymy to sobie. Nie wiem, czy dzisiaj, czy tak dalej. Jutro zapraszam najprawdopodobniej na 11 na Weekendik z Cebulą. Będzie troszeczkę więcej energii, bo nie wiem, jak to wygląda z waszej strony. Też doceniam wasz feedback, to co sądzicie, czy te streamy, na tych streamach było za mało energii, czy nie. Muszę wam powiedzieć, że jestem wywalony po robocie w tym tygodniu. Strasznie mnie męczy ta robota, nie czy to po mnie widać. I też doceniam, że na tym streamie mogę po prostu posiedzieć i pogadać z wami, bo kurczę, wysysają ze mnie bardziej energię niż Gwiazda Śmierci Starkiller Base w 7 epizodzie wysysa energię z planety, czy tam ze Słońca. Czarna Wdowa, rzeczywiście mogę zobaczyć, ale coś jeszcze jest, muszę wam powiedzieć serio, że mam już nie myślę przez tą robotę, coś jeszcze miało wyjść, albo z Marvela, albo z DC, ale chyba z Marvela. Nawróć Zbycha, postaramy się w trzecim Chip Warsów. Dobra, to co? Zróbmy oficjalne pożegnanie dla YouTubka, żeby się ludzie oglądający na YouTubie cieszyli. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie, za lajki, suby. Mam nadzieję, że live się podobał, że będzie ich więcej. Pełna wersja oczywiście na kanale Chip17 Archiwum. Tak samo możecie w komentarzach sugerować, może nie będzie tutaj dużo live'ów, ale co byście chcieli zobaczyć jako kolejne. Być może tier listę postaci z Mando, a może coś innego. Tutaj niektórzy sugerowali tier listę rebeliantów. Mi się zdaje, że to bardziej się nadaje na ten kanał niż na główny kanał. Też dajcie mi feedback. Jestem ciekaw, czy takie podejście do kanału na poważnie, mniej memicznie, rozdzielenie tych kontentów, główny kanał na memiczny, ten kanał poważny, wam się podoba, czy nie. Ankietki macie w opisie. Mam nadzieję, że bawiliście się super. Ja się naprawdę fajnie bawiłem, a więc trzymajcie się. Jak każe obyczaj, tak? Niech moc będzie z wami. Kurde. Małe zdrajcy. I tak samo.
Być może do dzisiaj Twitch, nie obiecuję, jestem zmęczony, głodny, ale może coś zrobimy i jutro wykadzik z cebulą. Na razie cebulki, albo do zobaczenia. Jeszcze nie wiadomo. Czy pozdrowię? A pozdrawiam wszystkich. Dlaczego nie? Tych, którzy dotrzymali ze mną do końca. Niech Wiedźmin będzie z tobą. A i Grosik niech będzie z wami. Na razie. O, Loki! Właśnie, już miałem kończyć. Rzeczywiście pojawił się nowy trailer Lokiego. O to mi chodziło. Wielkie dzięki, Mortil. Nie zauważyłem. Nie wiem, czy wcześniej pisaliście. Jeśli pisaliście, to super. Rzeczywiście, chodziło mi o Lokiego. O, dokładnie. Zobaczylibyśmy Suicide Squad 2. Podobno są niezłe jaja. I Lokiego. Trzymajcie się. Niech mogło będzie z wami. Kurde, go ci...